dzisiejszym odcinku opowiemy o budowie parkingów typu parkuj i jedź, badaniu ankietowym dotyczącym problemów związanych z codziennym przemieszczaniem się po mieście oraz przedstawimy najciekawsze wydarzenia minionego tygodnia. Parkingi typu parkuj i jedź mają być sposobem na zmniejszenie ruchu samochodowego. Lokalizowane są na rogatkach miasta tak, aby skutecznie zahamować napływ samochodów do centrum, jednocześnie oferując alternatywę w postaci sprawnie działającej i nowoczesnej komunikacji miejskiej. Obecnie powstają dwa parkingi – na Bieżanowie i Kurdwanowie. Poniżej pętli tworzona jest przestrzeń parkingowa dla 167 pojazdów. Dzięki rozmieszczeniu tablic informacyjnych przy miejscach postojowych, kierowca już na parkingu będzie wiedział, kiedy odjeżdża tramwaj tej linii, którą chce kontynuować podróż. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informacyjne o ilości wolnych miejsc. Podobnie będzie na Bieżanowie, z tą różnicą, że ilość miejsc postojowych wynosić będzie 110. Ze wszystkich parkingów Parkuj i Jedź za darmo będą mogły korzystać osoby posiadające bilety komunikacji miejskiej. Z kolei osoby, które takich biletów nie posiadają, będą płaciły za postój, ale dzięki temu nie poniosą opłat związanych z podróżowaniem komunikacją miejską. Parking na Czerwonych Makach powstał jako pierwszy tego typu parking. Czy on spełnia te swoje założenia z perspektywy czasu? Oczywiście, że tak. No to jest parking, który w zasadzie można powiedzieć jest przez wszystkie dni tygodnia, szczególnie te pracujące, wypełniony niemal w całości, więc jest duże zainteresowanie. Pewnie też dlatego, że on jest doskonale położony, jest zintegrowany z pętlą tramwajową, która tam właśnie powstała. Jest bardzo łatwe i szybkie dojście z parkingu do tramwaju, który nas zawiezie w każdy zakątek Krakowa. No i na podobnych zasadach chcemy realizować inne tego typu inwestycje. Te parkingi budowane w tym momencie na Kurdwanowie, a także na Nowym Bieżanowie będą działać na podobnych zasadach. Oczywiście będą uzupełnione o te rzeczy, których na parkingu Czerwone Maki póki co nie ma, czyli te stacje do ładowania samochodów elektrycznych, będą specjalne miejsca zadaszone dla rowerów, tak żeby można było wszelkimi środkami lokomocji tam się dostać. Założenie jest takie, żeby powstawały w miejscach dogodnych dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, dlatego że pamiętajmy, że ten system jest ściśle powiązany z komunikacją miejską, przede wszystkim komunikacją szynową, tramwajową i kolejową. Stąd planowanie budowy ich przy pętlach tramwajowych, przy węzłach przesiadkowych. W kolejce do budowy są także parkingi na Małym Płaszowie, Azorach i Górce Narodowej oraz zintegrowany węzeł przesiadkowy Bronowice pomiędzy łącznicą drogową na ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej, a magistralą kolejową. Będzie to parking wielopoziomowy z terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową nad ulicą Armii Krajowej. Inwestycja ta to modelowy przykład integracji przestrzennej i funkcjonalnej różnych podsystemów transportu. To jest komunikacji szynowej, tramwaj i kolej, autobusowej oraz transportu indywidualnego. Do 2030 roku w naszym mieście ma powstać 28 parkingów typu Parkuj i Jedź z łączną sumą 4,5 tysiąca miejsc postojowych. Gdzie potrzebna jest ścieżka rowerowa? W którym miejscu krawężniki są za wysokie, a zielone światło świeci się za krótko? Co zrobić, żeby infrastruktura transportowa w naszym mieście bardziej uwzględniała potrzeby osób o ograniczonej mobilności, np. niepełnosprawnych, starszych czy poruszających się z dziećmi? Na te pytania odpowiedź ma dać przeprowadzane właśnie badanie ankietowe. Badanie jest częścią pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentkę Zakładu Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. Składa się z dwóch części – formularza ankietowego oraz mapy. Na mapie można zaznaczyć przeszkody napotykane podczas podróżowania po Krakowie. Wśród zgłaszanych utrudnień mieszkańcy wymieniają m.in. brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych przy parku AWF od strony Alei Jana Pawła II. Za wysokie krawężniki przy ulicy Sądowej. Potrzebę wprowadzenia kontrapasu dla rowerzystów na ulicy Kieleckiej. Ograniczoną widoczność zarówno dla kierowców, jak i pieszych na przejściu pod mostem Kotlarskim. Podobnie wzdłuż ulicy Daszyńskiego, gdzie duża ilość zieleni miejscami zasłania pieszych. Propozycją jest wyniesienie przejść albo progi w formie wysp. Kolejny przykład to brak wiaty na przystanku na ulicy Limanowskiego, czy kończący się nagle chodnik na ulicy Kosynierów. Czy osoby, które wchodzą na taką stronę, chcą wypełnić ankietę, one
wybierają sobie ograniczenie, z którym mają do czynienia, czy oni sami jakby proponują i pokazują, gdzie mają problem w mieście? Do wyboru są dwa w ankiecie, czyli opiekun dziecka lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. W opisie ankiety są podane przykładowe inne ograniczenia mobilności, czyli na przykład ciężki bagaż, kobieta w ciąży czy osoba starsza. A w takim razie jakie propozycje mieszkańcy składają, bo już chyba dosyć sporo osób się wypowiedziało. Jakie propozycje mają, gdzie wskazują te największe utrudnienia, gdzie są największe problemy? To znaczy najwięcej, bo około 70% osób to jednak opiekunowie z małymi dziećmi, którzy wypełnili ankietę, ale są też osoby niewidome, które wskazują na swoje problemy, kobiety w ciąży również i osoby starsze. Myślę, że to takie trzy grupy tych innych ograniczeń, które są najbardziej liczne. Tu widzimy skalę całego miasta, tych punktów jest już ponad 1200, które przeszkadzają. Możemy sobie przybliżyć i zobaczyć na przykład, co przeszkadza nam. Tutaj cmentarz Rakowicki, tutaj, tak? Okolice. Tak, okolice cmentarza Rakowickiego i mamy rodzaj przeszkody, chodnik zajęty przez parkujące samochody, brak zachowania minimum 1,5 do 2 metrów dla pieszych. W tym przypadku stopień utrudnienia został oceniony na 5, czyli to jest najwyższy ten stopień, który można wybrać. Czyli skala jest, jak rozumiem, skala, od 1 do 5. Tak, od 1 do 5. Podróżujemy po mieście na wiele sposobów i dla każdego dane miejsce może powodować różnego rodzaju trudności. Dlatego tak przeprowadzona ankieta pozwala spojrzeć na ewentualne problemy w bardzo szerokim spektrum. W jaki sposób ZIKiD będzie wykorzystywał te informacje i czy wszystkie, bo widziałam, że zgłoszeń jest bardzo dużo. Na pewno podlegają weryfikacji, sprawdzimy, czy wszystkie są zasadne. Widać na pierwszy rzut oka, że jak wejdzie się na mapę, że w tym momencie część z tych informacji, powiedzmy około 1/3, jest ogólnie zgłoszeniem różnego rodzaju problemów niezwiązanym tematycznie z prośbą, jaka była z naszej strony, czyli przede wszystkim pod kątem barier dla osób z ograniczoną mobilnością. Natomiast te, które są zasadne, przyjmujemy jako wnioski, jako opinie odnośnie rzeczywistych problemów i one są zapewne różnej kategorii. Takie, które są do rozwiązania na szybko, takie, które wymagają przykładowo przebudowy infrastruktury, takie, które być może trzeba w przyszłości wziąć pod uwagę przy większych przebudowach w ogóle ulic albo całych skrzyżowań, zostaną skatalogowane i w jakiś sposób też będziemy starali się odpowiedzieć, jak widzimy w najbliższym czasie, możliwości poprawy warunków przemieszczania się osób z ograniczoną mobilnością. Pierwszy przykład z brzegu, bo to sobie sprawdzałem, Plac Bohaterów Getta, na którym są wnioski odnośnie tego zgłoszenia, że zarówno przystanki tramwajowe, jak i sam sposób przemieszczania się po tym placu jest dużą niedogodnością z punktu widzenia osób z ograniczoną mobilnością. To się wpisuje choćby w projekt, który w tej chwili jest przygotowany, przejścia naziemnego. Analiza zgłoszonych utrudnień pozwoli nie tylko na dokończenie pracy magisterskiej, ale przełoży się na minimalizowanie wskazanych ograniczeń na bieżąco i przy planowanych inwestycjach. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronach ZIKiT-u pod koniec września. Nowy most na Wiśle, który powstał na wschodniej obwodnicy Krakowa S7, będzie nosił imię księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Kardynał Macharski był osobą, która odcisnęła niewątpliwie swoje piętno na Krakowie. Był laureatem medalu Krakowie Merenti i w związku z tym, tak samo jak honorowi obywatele miasta, ten okres dotyczący możliwości nadania nazwy w stosunku do tych osób jest rok, a nie dwa. Akurat mi się trafiła bardzo ładna okazja, piękny most, najdłuższy w Krakowie. W związku z tym wystąpiłem do Rady Miasta z wnioskiem o to, aby nadać imię księdza kardynała. Po wakacyjnej przerwie wracają darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów podstawówek. Aby korzystać z darmowych przejazdów autobusami i tramwajami, dzieci muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, wydaną przez szkołę znajdującą się na terenie gminy miejskiej Kraków. Perspektywy sadzenia dużych drzew w miastach. Dobór gatunkowy dla Krakowa, bezinwazyjne badania oraz adaptacja już posadzonych drzew. To część tematów, jakie poruszą uczestnicy konferencji Drzewa, przyszłość miast, nowe rozwiązania i adaptacja w przestrzeni miejskiej, która odbędzie się 8 września w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obowiązują jednak wcześniejsze zgłoszenia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
Rozpoczął się nabór na warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży na ulicy Wietora 15. Realizacja audycji radiowych oraz gra na perkusji to kilka propozycji, które znalazły się w programie zajęć przeznaczonych dla osób w wieku od 5 do 70 lat. Więcej informacji na stronie skm.krakow.pl.